Cześć wszystkim, Daniel z tej strony. Po sporej, niepotrzebnej przerwie wracamy i mamy dla Was bardzo ciekawy i dosyć potrzebny, istotny temat. Dzisiaj bardzo szybko Wam wyjaśnię aspekt regeneracji, ponieważ wiele osób myli pewne pojęcia i ja też lata temu dałem może nie do końca dobrą wskazówkę odnośnie regeneracji, ale zanim zaczniemy, chciałbym Wam tylko wspomnieć o partnerze tego odcinka, który ma takie cacuszko. Mowa o firmie Feiutech oraz masażerze Kika. Słuchajcie, nawet nie wiecie, jak bardzo to urządzenie pomogło mi w moim życiu, zwłaszcza kiedy ja mam tendencję do mocnego spinania się kapturów. Nawet moja narzeczona nie jest w stanie tego rozmasować, ale używając tego urządzonka raz, dwa, włączając, nawet sam mogę sobie to zrobić. Raz, dwa, trzy, bum. I mogę to nawet mocniej przycisnąć i wtedy jestem w stanie dojść do tych punktów, które mi naprawdę dokuczają. Taki masażer jest stosunkowo niedrogi, jest bardzo wytrzymały, nie wyłącza się pod naciskiem. Jeżeli dacie maksymalną moc, możecie naprawdę mocno i głęboko wejść w te mięśnie. Ma w zestawie parę różnych końcówek, dzięki temu będziecie mogli dostosować jakby siłę i sposób masażu do Waszych potrzeb. Można to naładować przez USB, więc możecie też użyć Waszej ładowarki USB-C, żeby naładować to urządzenie. Bardzo mi pomogło, bardzo Wam polecam taki masażer Kika. Link do strony internetowej macie na dole w opisie. Dobra, wracając do tej regeneracji, co swoją drogą te urządzenie może Wam pomóc w tej regeneracji, ale mimo wszystko, jeżeli chodzi o czas na regenerację i sposób myślenia o tej regeneracji, wiele osób zapomina o wielu czynnikach, które są tutaj kluczowe, jeżeli chodzi o Wasze samopoczucie na treningach i oczywiście Wasze progresy w budowaniu masy mięśniowej i też spalaniu tłuszczu i budowaniu siły. Zazwyczaj można usłyszeć wskazówkę, że trening można zrobić co drugi dzień albo co dwa dni, albo daną partię mięśniową można trenować co dwa dni. Jest to poniekąd oczywiście prawda, ponieważ mamy pewne jakby sugestie, że dana partia mięśniowa, powiedzmy taka klatka piersiowa, regeneruje się w plus minus 48 godzin do 70, w zależności od tego, jak mocno ją zbombiecie. I to jest pierwsze kluczowe jakby zdanie, jak mocno zbombiecie, to znaczy jak intensywne są Wasze treningi. To też wiele osób nie bierze pod uwagę. Zostawmy sobie te słowa kluczowe i później przeanalizujmy je na samym końcu, żebyście mogli sami dostosować ilość regeneracji, tak to nazwijmy, ilość regeneracji do Waszego treningu i do Waszych potrzeb. Spora ilość osób, zwłaszcza młodych, trenuje do upadku. Nie tylko upadku mięśniowego, ale do upadku w ogóle fizycznego w czasie ich sesji treningowej, ponieważ niektórzy moim podopiecznym pytają się mnie, słuchaj, no, skończyłem trening, miałem siły na inne. Była pompa, czułem się dobrze, ale miałem siłę jeszcze zrobić coś tam i niektórzy robią dodatkowe ćwiczenia, co niekoniecznie pochwala mnie w tak wczesnym stadium treningowym. Tak czy inaczej są osoby, jak powiedziałem, młode, które trenują do upadłości, że tak powiem, nie mają siły nic więcej zrobić, to znaczy, że trening był dobry, no i spodziewają się, że następnego dnia albo za dwa dni będą w stanie pójść na trening. No i idą na trening, ponieważ są zmotywowani, natomiast tydzień, dwa tygodnie później okazuje się, że nie chcą, nie mają sił, nie mają ochoty iść na trening, wymiotują na samą myśl o treningu, siła nie rośnie, progres nie ma, co się dzieje. No właśnie, pierwsza rzecz, którą musimy zwrócić uwagę, to jest intensywność treningu. Jaką mamy objętość treningową, ile mamy serii, czy bombiemy każdą serię do upadku mięśniowego itd., itd. Następna rzecz, na którą musimy zwrócić uwagę, to są aktywności pozatreningowe. Czyli niektórzy z Was lubią uprawiać sporty typu MMA, typu walki i tak dalej, czyli patrz, ja w parę lat temu trenowałem siłowo plus trenowałem sporty walki. Okazało się, że po jakimś czasie moje barki po prostu płonęły podczas treningu, powiedzmy, brazylijskiego jiu-jitsu. Po rozgrzewce trochę kulanka i nagle straszny, mocny ból w moich barkach. Co się okazało, że miałem kolosalne stany zapalne. Moje mięśnie regenerowały się, ponieważ moja dieta była dobra, dobrze się wysypiałem, i dawałem sobie, powiedzmy, te dwa dni barkom na odpoczynek, żeby po prostu te mięśnie odpoczęły. Okazało się, że moje stawy nie wytrzymały tej presji i stany zapalne po prostu mnie zjadały. Więc tu kolejna rzecz. Jakie macie poboczne aktywności fizyczne? To też trzeba uwzględnić do Waszej regeneracji. Następnie inne aktywności, nie tylko MMA, ale bieganie, wszystko co może przeciążyć Wasz układ nerwowy i to jest następne słowo klucz, na które musimy zwrócić uwagę. Nasz układ nerwowy też musi się zregenerować. W momencie, gdy przeciążymy nasz centralny układ nerwowy, wszystko wychodzi nam po prostu gorzej. Całe życie nam wychodzi gorzej, nie tylko trening. Po prostu nie mamy siły, ochoty na nic. Wszystko nas boli, jesteśmy przemęczeni. Nasza odporność też spada, to często po prostu powoduje to, że zaczynamy chorować. To też nam daje przymusową regenerację, oczywiście w niekorzystnych warunkach. Więc kolejna rzecz, na którą musicie zwrócić uwagę. I ostatnia rzecz,
rzeczy pozatreningowe, aktywność pozatreningowa. Nie mówię tutaj o dodatkowych treningach, tylko na przykład praca fizyczna. Niektórzy pracują fizycznie, inni interpretują pracę fizyczną jako podchodzenie do drukarki i drukowanie papieru. Tak mi się zdarzyło, ktoś mi w ankiecie jako podobieżny napisał, że pracuje fizycznie, później się okazało, że pracuje po prostu fizycznie jako drukowanie. No, ale niektórzy z Was przenoszą paczki, działają jako powiedzmy wypakowywujecie ciężarówki z różnych ciężkich towarów, więc to faktycznie możemy zaliczyć do pracy fizycznej, nie wiem, praca w szklarni, dużo chodzicie i tak dalej, dodatkowo macie dzieci, więc naprawdę macie sporo stresu i sporo aktywności, którą warto wliczyć w ten cały równanie regeneracji, abyście mogli się zregenerować. Więc skoro weźmiemy pod uwagę te wszystkie rzeczy, o których tutaj mówiłem, nasz czas regeneracji niekoniecznie musi być 2 dni. Niektórzy z Was powinni trenować albo co 5 dni lub stanowczo zmniejszyć Waszą, powiedzmy, objętość treningową lub intensywność treningową, troszeczkę bardziej inteligentnie podejść do treningu. Oczywiście nie wspomniałem o rzeczach rzeczywistych jak optymalny sen, który jest kluczowy, nawet nie będę tego powtarzać 10 razy w każdym filmiku, ale jest oczywiście kluczowy optymalny sen, nie tylko ilość snu, ale jak śpimy, jeżeli pijemy alkohol przed snem, ten sen też nie jest optymalny. Jeżeli śpimy w jasnym pokoju, podobnie, jeżeli śpimy w niewygodnym, powiedzmy nawet brudnym łóżku, też to nie jest optymalne. Dodatkowo oczywiście dieta i optymalna ilość białka, ale to oczywiście wiemy, więc o tym nie wspominałem. Więc załóżmy scenariusz. Jesteś osobą, która chce zbudować masę, chce trenować siłowo, natomiast jeszcze dodatkowo trenuje kickboxing 3 razy w tygodniu i dodatkowo lubi sobie pobiegać 2 razy w tygodniu, no i dodatkowo jeszcze pracuje jako elektryk, czyli dużo chodzisz, troszeczkę musisz coś tam podnieść, samochodowy elektryk powiedzmy, pracujesz w warsztacie, tak? Więc masz sporo tej aktywności fizycznej i nie jesteś leniwy, musisz to wziąć wszystko pod uwagę. I jak to wszystko ugryźć? Więc po pierwsze musimy zaznaczyć nasze priorytety. Ja zawsze się pytam, co jest twoim priorytetem? Kickboxing? Okej, 3 treningi w tygodniu zostają, wtedy nam może zostać, nie wiem, 2 treningi FBW mniej więcej z umiarkowaną objętością i wtedy możemy tą objętość zwiększać w zależności od tego, jak się adaptujesz do treningu. Widzicie, ta regeneracja to nie jest jakby takie zero-jedynkowe, odpocznij 2 dni i wszystko będzie w porządku. Musimy to wszystko dostosować do naszych potrzeb i do naszego stylu życia. Niektórzy z Was to są roboty. Możecie trenować kickboxing, trenować na siłowni, biegać 4 razy w tygodniu, dodatkowo macie pracę fizyczną i nic Wam jest. Spoko. Ale inni tacy nie są. Są inne czynniki, które wpływają na to, jak się regenerujemy. Między innymi genetyka, poziom stresu, nasze otoczenie i inne rzeczy, których naprawdę jest wiele i aż nie jestem w stanie wszystkiego wymienić. Tak czy inaczej, to wszystko trzeba zwrócić, na to wszystko trzeba zwrócić uwagę. Więc z tym Was zostawię, wiem, że jesteście bardziej zmieszani niż byliście na początku, niż wtedy to było łatwo, 2 dni odpocznę i mogę trenować. Natomiast wielu z Was też zauważyło, że po 2 tygodniach treningu jakoś to nie idzie, no jakoś jest gorzej, jest źle, więc na te rzeczy warto zwrócić uwagę, no i wtedy poukładać to sobie wszystko zgodnie z Waszym stylem życia. Więc jeżeli macie pytania, piszcie w komentarzach, postaram się odpowiedzieć na te komentarze, postaram się Wam doradzić, a na pewno też, że tak powiem, społeczeństwo na tym kanale też Wam pomoże w tych kwestiach i podzieli się Waszym doświadczeniem, co oczywiście do czego zachęcam. Pamiętajcie, że jest nowy kanał na YouTubie Mr. Alpha, gdzie troszeczkę gramy, dodaję nowe filmiki, dodaję filmiki też turniejowe, ponieważ zacząłem grać turnieje w Call of Duty Warzone, więc konkursy też robię na nich, więc zapraszam serdecznie, oczywiście też na live, na streamy dla tych, którzy jeszcze o tym nie wiedzieli. Więc to wszystko z mojej strony, mam nadzieję, że filmik był pomocny. Jeżeli macie pomysły na inne filmiki, śmiało dajcie pomysły na inne filmiki, im więcej tych pomysłów, tym więcej filmików będę w stanie robić. Trzymajcie się i do zobaczenia.